Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia. Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofty, Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. No będziemy startować. To by było jeszcze dużo czasu, nie? No byłoby, ale nie ma. Musimy zaczynać. Ale nie ma. Dzień dobry Państwu, Łukasz Winczura przy poniedziałku, kolejnym tygodniu. Jak zwykle w poniedziałki gościmy zawodników wagi ciężkiej. Nie inaczej jest tym razem pan Krzysztof Woźniak. Panie Krzysztofie, żebym nie pomylił. Zarząd główny, wiceprezes Polskie Forum Klimatyczne. Tak, dobrze. Polskie Forum Klimatyczne. I Rada Naukowa Polskie Forum Klimatyczne. Tak. I dzień dobry panu. Dzień dobry Państwu. Ekologicznie Państwa witamy. W towarzystwie takiego sympatycznego kwiatka pan Krzysztof przyniósł w prezencie dla pani Kasi. Wieniec laurowy. Laurus, jak to pan mówił? Laurus nobilis. No. Nobilis, no nobilis. No właśnie. Nobles oblige. Ale dlatego go przyniosłem, pozwoliłem sobie ten mały prezent przynieść dla pana właśnie, i żeby podziękować. Ja Kasi dam. Ale żeby podziękować, że pan podjął się w ogóle tego, żeby... Pojedynku z panem. Żeby, nie pojedynku, tylko żeby w ogóle o ekologii w Tarnowie porozmawiać. A mi się ekologia kojarzy z ekoterroryzmem, ale o tym za chwilę. Nie, najpierw o kwiatku mieliśmy, że można... Pan powiedział przed programem, tak, to proszę powiedzieć o kwiatku. Kwiatek jest piękny, on jest w ogóle zielony, proszę państwa, tylko nam się zlewa z tłem i on może na białego wyglądać. Teraz popatrzmy tam. A, umówmy się, że jest zielony. Ale widać, że liście są, one są zielone. One są zielone. Że na podstawie tego kwiatka można wiele powiedzieć o ekologii, również o ekologii tyczącej się naszego kochanego miasta Tarnowa. Tak, oczywiście. Laury to są nobilis. Dlatego właśnie zostały tu przyniesione, a więc to już widać, że kwestie społeczne spełnia odpowiednie, bo generalnie trzeba powiedzieć, co to jest ekologia. Może od tego trzeba by zacząć. Nauka o środowisku. Tak, ale jak ją rozumieć tak w potocznym życiu, w tym, co się dzieje na co dzień wokół nas, to... Pan Bóg stwarzając ziemię, mówi, czyńcie ją sobie poddaną w Księdze Rodzaju. Dokładnie, czyńcie sobie ziemię poddaną, ale w Księdze Mądrości mówi dalej, że żeby to robić w sposób szlachetny. O, nie doczytałem, 1-0 dla pana. Szlachetny, czyli taki sposób, żeby przede wszystkim, kto to jest osoba szlachetna, ta, która... jest wykształcona. Trzeba po prostu wiedzieć, trzeba zgłębić. Ale chodzi o mądrość życiową, a nie o szkoły, tak, uniwersytety i tak, tak dalej. Tak, jak chodzi o mądrość życiową, to właśnie wracając do takiej definicji ekologii, którą my w Polskim Forum Klimatycznym się posługujemy i również myślę, że w Tarnowie warto, żeby do tej definicji trochę wiedzieć, to jest jednoczesne dbanie o środowisko, ekonomię i kwestie społeczne. Ekologia, ekonomia. Ekosystem. Ekologia, czyli środowisko, ekonomia i kwestie społeczne, czyli to, co się dzieje z naszym społeczeństwem, bo tu chodzi o to, żeby działać... A co ma, proszę pana, przy całym szacunku, co ma wspólnego trawa na przykład z przyrostem PKB per capita? No nie tylko trawa, bo środowisko to nie tylko trawa, ale na przykład powietrze, bo to jest taki temat powszechnie... rozdmuchany, no to jest kwestia czystego powietrza. I w Krakowie zrobiono jedyny w Europie zakaz używania paliw stałych, co doprowadziło do tego, że istotnie znacznie zwiększyło się ubóstwo energetyczne, czyli ekonomia. Ludzie zbiednieli po prostu w Krakowie, o czym mówił prezydent Majchrowski, prosił pół roku temu premiera o to, żeby dał dodatkowe pieniądze na ogrzewanie dla Krakowa, bo bardzo szybko przyrasta ubóstwo energetyczne. Ale ubóstwo co, że ludzie nie palili niczym i siedzieli w zimnie w kurtkach w domu? Tak, ubóstwo energetyczne to jest taki rodzaj ubóstwa, że człowiek nie ma na tyle środków, żeby się ogrzać odpowiednio. I po prostu albo jest im za zimno, albo muszą sobie od czegoś innego odejmować ze swojego takiego normalnego życia, żeby po prostu się ogrzać. W Tarnowie mają problem z głowy, bo palą oponami nawet. Jak czasem widzę na osiedlu u siebie na gumniskach, no to od Krzeszowa pani oddychać nie można, albo od Zamkowej. No tak, ale to właśnie nie jest odpalenie oponami, tylko to jest odpalenie legalnym paliwem, tylko w nieprawidłowy sposób. I to tak samo jest właśnie, na przykład takie działania powinny być wdrożone. Dobrze, a pogadajmy o Tarnowie.
Kraków ma dość troski o swojego pana prezydenta. My troszczymy się o nasze miasto razem z panem prezydentem, który twierdzi, że Tarnów w najlepszym okresie rozwoju jest. Jak to jest? Czy Tarnów jest eko? Biorąc pod uwagę to, co pan mówi tak globalnie, środowisko, ekonomia i tak dalej. No właśnie po to na przykład jest debata w czwartek. Zapraszamy państwa. Którą właśnie serdecznie zapraszamy. Niech pan powie jeszcze gdzie. Którą organizuje inicjatywa tarnowska. Think Tank. Tak, w piwnicy lustrzanej. W czwartek o 18 godzinie, wstęp jest oczywiście wolny, ale tu właśnie o to chodzi. Pytanie jest, czy Tarnów może być eko? Czyli pierwsze pytanie, to co pan słusznie zadał, czy po pierwsze, czy Tarnów jest eko? A więc Tarnów eko niestety nie jest. Tak patrząc z zewnątrz, to w ogóle takie ekologiczne spojrzenie, czyli to takie ekologia, czy środowisko, ekonomia, kwestie społeczne, tutaj w ogóle nie dociera. Tutaj do Tarnowa docierają tylko jakieś takie odłamki tego, co ktoś chce na ekologii zrobić biznes. One przechodzą... Na przykład? Na przykład przechodzą przez Urząd Marszałkowski i przedstawiciele Urzędu Miasta przychodzą z propozycjami, żeby również tu w Tarnowie takie zakazy robić. Tak jak no elektryki to kupujemy. No autobusy, ale to dla PR-u chyba, dlatego że to... No nie wiem, ale w sumie kto bogatemu zabroni? No właśnie, kto bogatemu zabroni, ale tu widzi pan, że znowu się wiąże ekonomia ze środowiskiem, prawda? Mm-hmm. Jak to jest kilka razy, czy tam o wiele droższy taki... No się podoba, się to nie opłaca. Przy tych cenach energii, które są teraz, te elektryki się kompletnie nie opłacają. Się nie opłacają i są bardzo drogie, natomiast po pierwsze trzeba by sprawdzić, jak bardzo zanieczyszczają te autobusy, które obecnie jeżdżą w mieście. Pytanie, czy to ma istotny wpływ na otoczenie. Czy takiego czegoś nikt nie zbadał, tylko pomyślał, że no, może by tutaj sobie kupić elektryka i fundniemy pokazać, setem, bo jest modne. Pokazać, właśnie, bo jest modne i pokazać, że mam. Więc to nie jest ekologiczne działanie, no bo tutaj to na tej ekonomii to widać, że to jest bardzo, bardzo obniżone. Jest coś tak. Aha, teraz mamy wielką awanturę w Tarnowie wokół tak zwanych zielonych płuc. Myślę o tej łące, która jest przy ulicy Czapskiego. Central Park. Sprzedawać, nie sprzedawać? Pan oczywiście powie, że nie. A ja bym powiedział, że tak. Tylko urządzić tam ładne, niską zabudowę, chodniczki, posiać trawkę, place zabaw i będzie miło. Bo obok mamy Strzelecki i Piaskówkę. Z toaletą za 350 tysięcy. Pytanie, czy nie mamy innych terenów, w których mogłyby takie domy funkcjonować? A ten pomysł z tym parkiem centralnym, czyli z dużą ilością zieleni, jest całkiem niezły, tylko ja się wcale nie dziwię, że doszło do takiej sytuacji, bo jak ktoś podpisuje umowę koalicyjną i wpisuje... Nie, to było... Tak się ładnie nazywa. Porozumienie programowe. O. Porozumienie programowe, ale które było warunkiem tego współpracy, tak. Prawda? No więc jak ktoś ma współpracę, wpisał to. Pacta sunt servanda. Wpisał to w porozumienie i przez 5 lat nie zrobił z tym nic. No to dopiero teraz sprzątają to. No to kapnęli się, ale wie pan co, jedni i drudzy, bo tak. Prezydent Roman Ciepiela-Tarnowa, no to, to 5 lat temu było i ten. I nic nie zrobił. Nagle po 5 latach, jak robi się hałas wokół terenów, które no to jak się sprzeda, no to trochę się tam na obsługę długu trochę będzie, to nagle wszyscy sprzątamy zielone płuca, drzewa, żaby i w ogóle ekosystem i tak dalej, i tak dalej. Wie pan, no bo ale też pytanie jest... To jest taki ekologia jako system walki politycznej. Zieleń w mieście jest bardzo potrzebna. Im więcej zieleni w mieście, tym lepiej. Tego nie kwestionuję. Pytanie znowu, żeby ktoś sprawdził, czy po co to jest sprzedawane, prawda? Czy nie da się takich środków uzyskać jakimiś innymi działaniami? Bo to jest sprzedawane po to, żeby zasypać dziurę budżetową albo mieć na wypłaty i tak dalej, prawda? No to jest tak zwana wyprzedaż. To trzeba mieć do tego jakieś konkretne podstawy, czyli że nie mamy żadnego wyjścia. Nie mamy na elektryki. No, ale problem jest w tym, że wyjścia są i są działania, które można zrobić, które spowodują, że miasto będzie miało więcej środków. Na przykład to, że buduje się teraz MPEC, czyli spółka miejska buduje gazowe generatory, prawda, ciepła. Skąd wiadomo, że no ETS drugi, to co widać ostatnio w mediach, że, że będzie opodatkowany gaz, tam węgiel, gaz i te wszystkie kopalne paliwa jeszcze większym dodatkowym podatkiem i to było wiadome co najmniej od roku, że takie coś wejdzie, ale mimo to ta inwestycja jest robiona i to jest prowadzenie Tarnowa na skraj przepaści. Sprzedamy ten kawałek, za chwilę
na przykład z tego powodu albo ludzie będą mieli bardzo, bardzo duże rachunki. Myślę, że to spadnie na mieszkańców, albo trzeba będzie znowu coś sprzedawać. Nie wiem, co, ratusz? Ratusz jest marszałka, to nie możemy sprzedać nie swojego. No może i dobrze, ale lepiej jakbyśmy swoje mieli jednak. Mhm. Tutaj Tarnów jest dość mądrym miastem. Ale wróćmy do ekologii. Tarnów jest, jak pan patrzy na inne miasta, zarażony betonozą, zabetonowany, czy jakoś to jeszcze się trzyma, że tu i ówdzie drzewko, no ten. Nie, jest zarażony, jest zabetonowany. Najlepszym dowodem tego jest to, że na placu Kazimierza nie ma drzew, tylko są doniczki. To jest to, jakby ktoś sobie taki pokój zrobił, no to w domu to... Jak tu. Tak, no. Jak tu, no po prostu. Najlepiej jeszcze, żeby dywanami wyłożyli i zrobili doniczki, trzeba było to podlewać i pilnować. Zamiast, ale wie pan, no lepszy rydz niż nic. No ale można było tam zrobić od razu lepiej, czyli więcej natury. Znaczy, było, pamięta pan przed remontem? Były. Wzdłuż, tak dookoła były drzewa. I teraz może tam są jeszcze ze dwa, no ale jednak to trzeba było w tym kierunku pójść, no bo cień. No cień. Gorące wyspy ciepła, to też ekologia, że jest, no jak no taka nazwa fajna, że... Jestem laikiem kompletnym. No tak, ale jak pan pójdzie na plac Kazimierza i siądzie tam w normalny, ciepły dzień, bo w Tarnowie takich jest dużo, no to na tej patelni pan długo nie wytrzyma. I to, no właśnie, i to właśnie po to są między innymi wysokie drzewa potrzebne, w tym miejscu na przykład i w mieście. No ale rynek, pamięta, widzi pan też, taki jest na ten, mamy te płytki w ogóle. Pamiętam pocztówki stare, czy zdjęcia stare, tam też drzewa rosły. Tak. Rosły drzewa i powinny tam rosnąć. No i już nie rosną. Nie rosną, też nie da się tam dłużej wytrzymać. Właśnie no, Tarnów, polski biegun ciepła, no a tutaj trzeba siedzieć w domach, prawda? Mm-hmm. Wałowa? Wałowa to samo. Też zabetonowana i są takie skwerki, takie rondo. Wiem, tam przywieźli i uschło od razu. Drzepa, pamiętam, za pierwszym razem? Tak. No bo to jakieś te kanadyjskie coś tam było. Tak, no bo to jest właśnie wprowadzanie takich roślin ozdobnych, o które bardzo trzeba dbać. No po prostu one wyglądają ładnie, ale jak się o to nie dba, no to zaraz uschną. Nie tak ładnie jak nasz wieniec laurowy. Nobilis. Lauro nobilis. Laurus nobilis. Laurus, no ale liście laurowe też przydają się do konsumpcji. Oczywiście ten jest jadalny? Nobilitujący. Tak, on jest jadalny, ale na przykład gdyby ktoś chciał, może sobie go użyć i to właśnie, jeżeli w zrównoważony sposób będzie go używał, to będzie mu i nadal rósł i będzie sobie, aha, no bo odrasta, no bo rośnie i to jest ważne w takim. Ale dobra, to nie, pomyślmy teraz konstruktywnie, bo jeszcze mówiąc o tej dewastacji przyrodniczej w Tarnowie, to na myśl mi przychodzą kasztanowce przy Piłsudskiego koło seminarium. Piękne drzewa, stuletnie. Mam znajomych księży, którzy z seminarium, którzy twierdzą, że one były do wycinki, bo one w środku się psuły. No wie pan, no jest to jakaś opinia, natomiast tak naprawdę, żeby z tego powodu drzewa wyciąć, to trzeba mieć ekspertyzę dendrologiczną i wtedy stwierdzić, czy to przeszkadza. Natomiast te drzewa powinny tam być. One, po to ktoś je posadził, że jak one urosną, to będą spełniały swoje takie rzeczywiste funkcje. Czyli co? Cień, tlen, estetyka? I środowisko również nieożywione. Czyli to, że w wierszach się o nich pisało, to takie były przykłady. To też jest bardzo ważne, no bo to jest środowisko, jest nie tylko ożywione, ale też nieożywione. To też należy do ekologii. Dobrze, to oprócz Zielonych Płuc Tarnowa i idei Central Parku, czy mamy jakieś takie enklawy, w których można poddychać, podpoczywać, poczuć się eko w sensie? Tak, oczywiście. Czy tak łazimy po tych betonach? To znaczy, ja powiem tak. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. Pamięta pan taką piosenkę? Pamiętam, oczywiście. Jakubowicz. No, no i dlatego był fajny park u nas, Strzelecki. No jest. Ale była rewitalizacja i z tego parku zrobiły się kikuty drzew po prostu. Ale wiemy, tam było większość samosiejek. Ja bym tak nie wiesiał psów, tak mi się wydaje. Ale nawet że to wyczyścili. Wyczyścili, ale tak do zera, no prawie że do betonu, bo wie pan, to, że wyczyścili samosiejki, ale to jakby ekosystem w parku czy w lesie, to on nie składa się tylko z drzew. Te przysłowiowe gąsienice na przykład? Nie. Te żyjątka? Żyjątka, tak, oczywiście, tak. To wszystko ma znaczenie i to powoduje pewien taki klimat i ten klimat tam był w tym parku, natomiast teraz go nie ma. Do tego stopnia zostało to wyczyszczone, że nawet na zimę wygrabiono wszystkie liście.
Czyli nie ma tam biedronek, jakieś tam jeżyki, które były, no po prostu no, coraz mniej jest tych zwierzątek, które idzie człowiek z dzieckiem, może sobie pooglądać, że o, dziecko... Chyba jeżyk idzie, tupta. Jeżyk, tupta, albo nawet zwykłą biedronkę. Po prostu wygrabianie liści do zera powoduje, że po prostu ten ekosystem, który tam jest, Jezus, jest coraz Maria, to, słabszy. Ta ekologia, to pan mówi, to nie grabić liści w ogóle, a są mandaty, jak się liści nie zgrabi, nie? Taki ekoterroryzm ulicy, się robi. Z ulicy, nie no. Ekoterroryzm to jest wtedy, gdy się zarabia na ekologii. To jest no właśnie, gdzie się kończy w ekologii, ile tam jest lobbingu i po prostu, powiedzmy, politycznego kręcenia lodów. Dużo jest, no to co mówiłem... Przykuwanie się do drzew. Tak, to co do Tarnowa dociera, raczej z tej strony takiej prawnej, to to już jest w zasadzie tylko lobbing. To już jest lobbing, czyli to, że zarabia się na ekologii, prawda? A po czym poznać, że to... No w Tarnowie, na konkretnym organizmie o nazwie Tarnów. Pańskim zdaniem, gdzie lobbyści zarabiają ekologicznie na Tarnowie? Albo gdzie chcieli zarobić. Gdzie chcieliby. Gdzie chcieli zarobić. No również chciano taki zakaz zrobić, jak w Krakowie, jak chodzi o używanie paliw stałych i przedstawiał to przedstawiciel Urzędu Miejskiego, natomiast udało się temu zapobiec, prawda? Dlaczego to jest lobowanie? Dlatego, że jeżeli tego się zakaże, no to chcąc się ogrzewać, trzeba kupić jakieś inne urządzenia. To są urządzenia importowane, to są urządzenia, które produkują ogromne firmy, koncerny i one tam mają swoich ludzi, którzy to jakby te idee, załóżmy, zaszczepiają, ale poznać można po tym, że po prostu tam, gdzie jest zakaz, to trzeba być wyczulonym na to słowo zakaz. W ekologii nie powinno być zakazu. To jest zrównoważone. Właśnie, ma być zrównoważone. Się czegoś nauczyłem dzisiaj. Dokładnie. Zrównoważony rozwój to jest właśnie taka ekologia i przykładem tego jest, no tutaj udało się jakby temu zapobiec, ponieważ pomimo, że przedstawiciel prezydenta złożył taką propozycję, nie taki zakaz jak w Krakowie, żeby było jasne, nie tak dokładne, ale on tam było bardzo dużo istotnych ograniczeń dla zwykłych ludzi. Udało się temu zapobiec, no bo i Polskie Forum Klimatyczne się w to zaangażowało. Ale jak chwali swoje. Tak, ale udało się radnych tarnowskich zaangażować i pomógł w tym pan Mirosław Biedroń, pan Sebastian Stepek. O, jeden z PiSu, drugi z KO, czyli ponadpolityczne jest przesłanie. Tak, tak właśnie było w tym przypadku, a nawet jakby pan zobaczył na głosowaniach, gdy jeszcze wcześniej próbowano innego rodzaju zakaz tego typu wprowadzić, to przeciwko temu byli wszyscy politycy PiS oraz pan Sebastian Stepek, który moim zdaniem doskonale rozumie to, jak ma działać ekologia i dlatego pozdrawiam pana radnego. Wszystkich radnych pozdrawiam. Wszystkich? Wszyscy są potrzebni, no bo to... No tak, no to... Tak, to jakby tutaj jest, widać, że oni mają wpływ na to, mogliby... Dobrze, gdy pan, bo będziemy musieli kończyć za chwilę, takie cztery rady, no dajmy 3 plus bonus dla pana prezydenta, co by pan poradził włodarzowi miasta naszego w najlepszym okresie rozwoju, żeby to wszystko było eko i zrównoważone? Punktach. 1, 2, 3, 4. Oj, to bardzo trudne zadanie, żeby tak zrobić. Da pan radę. Ale powiedzmy, że no pierwsze to nie pchać się z energią w stronę tą, która będzie coraz droższa, prawda? Czyli tutaj ten przykład gazowy. Druga rzecz, żeby rozwinąć komunikację miejską nie tylko tu w centrum, ale w odległych dzielnicach Tarnowa, bo stamtąd ludzie przyjeżdżają samochodami. Darmową komunikację zrobić docelowo dla wszystkich? Jeśli na to środki pozwolą, tak, ale docelowo oczywiście, że tak, bo niech pan zobaczy, jeżeli ludzie przestaną przyjeżdżać do miasta, bo na te odległe dzielnice, no ja mieszkam w takiej dzielnicy, to wiem jak tam jest, ostatni autobus taki, który normalnie jeździ do miasta, wraca o godzinie 17, więc jak tu z dzieckiem pojechać na zajęcia poza lekcją? Nie zgadnę, 12 pani jeździ. Nie w tę stronę. Nie w tą, dobra. 24. Z Blitowska? Tak, tak, bardzo fajny autobus, jeździ po prostu prostą drogą, czyli da się to zrobić. Gdyby to rozwinąć, znacznie mniej ludzi by przyjeżdżało do Tarnowa samochodami. Nie zanieczyszczaliby powietrza, trochę tej ekologii, ale nie zajmowaliby parkingu. No tak. I można by zrobić parkingi najpierw tańsze, mniej tych godzin z powrotem wrócić, czyli tak, żeby po prostu żyło się w Tarnowie lepiej, a to wynika tylko z tego, żeby... Dobra, rada numer 2 mamy z głowy, czyli komunikacja. 3? 3 to jest, no właśnie, uważać na te tereny zielone, czyli nie to co o czym mówiliśmy, nie betonować, nie wygrabiać liści do zera, czyli zrobić takie przestrzenie, które
są dla ludzi przyjemne. Jest w Mościcach taki park, nazywa się Park Soślina, gdzie są mokradła, gdzie są gatunki chronione. To jest między Mościcami a Zbylitowską Górą. Bardzo dość duży park. Tam, gdzie buduje się nowa ulica, chyba najdroższa ulica w Tarnowie, jak słyszałem od... Pasterska? Tak. I przy tej okazji wycięto wiele stuletnich, ale zdrowych. Sprawdzono na pewno w środku zdrowych dębów. Pan, jak to mówią ekologicznie, czy ten, gdzie drwa rąbią, wióry lecą? Tak, ale mogli drugą stroną puścić te ulice, a tam w ogóle takich drzew nie ma, no ale, a tutaj tylko nawierzchnię naprawić. No ale dobra. I to już by było nie dało się zrobione. Nie dało się. Tak, czyli optymalizować te inwestycje. A ten park się podoba panu koło stadionu, co jest? Czy też pańskim zdaniem niepotrzebny tam jest beton? Znaczy nie, podoba mi się. To generalnie z tych parków... Bo panu się w ogóle parki podobają. Muszą być, ale to wie pan, no nie można ich, to była rada druga, żeby ich nie degradować poprzez jeszcze wyrzucanie pieniędzy na ich jakieś tam, powiedzmy... Lepsze wrogiem dobrego. Tak, lepsze wrogiem dobrego. Bo to jest, tutaj warto jeszcze powiedzieć o tym, że to jest tak, że po to ktoś zostawił tam pewne rzeczy i posadził, żeby one... Po iluś tam latach to nie rośnie z roku na rok, no żeby zaczęły spełniać super fajne funkcje, na właśnie te funkcje społeczne, i jak już to zaczynają spełniać, to wtedy się to wycina i a to zrobimy od nowa, co nie? Niech sobie wyrosną od nowa. I tak było właśnie też pod pierwszym liceum podobnie i teraz będzie to znów fajne za 50 lat, tylko pytanie, czy ktoś znowu to wytnie, prawda? Ja nie wiem, czy dożyję, czy ja dożyję. Nie? Tak, no ale to właśnie ekologia to musi być na przyszłość, taki zrównoważony rozwój, żeby na przyszłość nie było gorzej niż teraz, także warto o tym myśleć. I czwarte to rekreacja w Tarnowie. No to mamy tereny pod Marcinką na przykład. No tak, ale baseny się zamyka. No tak. No bo są drogie w eksploatacji, zamiast dbać o nie i jakby pilnować tego, no to lepiej niech on się zepsuje, wyrzucić go, ale całe jakby instytucja, która się zajmuje tymi basenami, nadal ma tyle samo pieniędzy, czyli mogą trochę oddychnąć, że będą mieli na te wypłaty i tak dalej. To jest takie działanie ograniczające publiczne, system naczyń połączonych. Publiczne dobra, system naczyń połączonych, ale nie ograniczać tych publicznych, no po prostu ludzie w Tarnowie przestaną umieć pływać, przestaną wychodzić z domu, no bo w Mościcach tak się stało, dzieci bawiły się na ulicach zamiast na basenie, który zamknęli, pokazując zdjęcia z dezelowanego basenu olimpijskiego, czyli tego, który stał. Tak, gdzie była ta wieża taka fajna, nie? Tak, tak. No, on też był super, ale no, on był zdezelowany, tam pokazywali zdjęcia tych rur i mówili, że no to basen jest zepsuty, a ten drugi już miał wymienione nowe, prawda? No więc o to chodzi, żeby nie ograniczać też publicznego... Dobra, postępu. W skali 1 do 10 Tarnów jest na ile eko, pańskim zdaniem? 0,5. Może pan kogoś pozdrowić, ale pan pojechał, ja nie mogę. Serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, którzy włączają się w ekologię rozumianą jako zrównoważony rozwój. Tych ludzi jest dużo. To jest wasza mądrość i was wszystkich pozdrawiam. Przypomnijmy, czwartego której? Czwartego godzinie 18 w lustrzanej piwnicy, to jest w pasażu Tertila. Tak, wejście od pasażu Tertila. Zapraszał pan Krzysztof Woźniak. Polskie Forum Klimatyczne, członek zarządu, wiceprezes zarządu, członek Rady Naukowej. Sekretarz Rady Naukowej. Sekretarz Rady Naukowej, sorry. Był naszym dzisiejszym gościem. Rada Naukowa jest bardzo istotna. Bądźmy eko. Pozdrawiamy serdecznie, ja standardowo tatusia, siostry i Kasię. Bardzo dziękuję za wizytę. Bardzo dziękuję. Fajnie, że ten laur tutaj przyniosłem, bo on naprawdę fajny się panu jest. Należy. A, dzięki. To będę pana częściej zapraszał. Nie, miłego dnia, Łukasz Winczura. Widzimy się jutro. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, dziękuję. Dziękuję. Do wspólnego oglądania zaprosiła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia.